moje wybory, moje zmartwienia. Wiem, co się tutaj dzieje i z czym mam do czynienia. Teraz oczy przecieram ze zdumienia, co robiłem i gdzie byłem kiedyś, a gdzie jestem teraz. Siema, siemasz, to jest moja pierwsza płyta. Nie ma co się nią zachwycać, więc cię nie zachwycaj. Posłuchaj tylko tego bita, zrozum trochę tekstu. Sprawdź wykonawcę, nigdy nie szukaj podtekstu. Czekałem na tę płytę prawie całe życie. Ha, dzisiaj daję tobie siebie na tej płycie, brat. Tak, to jest właśnie debiut mój. Patrz uważnie, kto dziś wjeżdża tu. Matija P, od dzisiaj oficjalnie reprezentant do leśnickiej sceny hip-hopowej, zapamiętaj. Po chmurach zawsze wychodzi słońce, dlatego liczę na to, że cię poprzyjmiecie krążek. Jeśli nie, to trudno, przecież się nie obrażę. Okej, tak czy siak, to i tak wam coś pokażę. Ja wam pokażę ten beat, ten styl. Mam flow, dam show, pokażę wam jak wejść na bity, bo mam to coś, coś nazywane pasją. Jeśli nie wierzysz, to po prostu ją sprawdź to. Tak, ja po prostu mam zajawkę. Posłuchaj człowieku, jak na fonie wjeżdża sample. Narodziłem się na nowo, wielu witam i wśród żywych, tak. Matija P, już do końca ten prawdziwy sprawdź. Jeszcze do niedawna nikt o mnie nie słyszał, a teraz nawet moje takie zna duńska stolica. Okej, to było jakoś tak rok wstecz. Napisałem pierwszy wers, lecz teraz mam go gdzieś. Potem nagrałem to ja oraz życie. Usłyszałem, masz potencjał, pomyślałem znakomicie. Później statyw zaprosił mnie do studia. Nagraliśmy życie, było spoko, zacząłem to puszczać. Uświadomiłem sobie w końcu, że jestem w stanie napisać tę płytę do końca od początku. Ej, nie miałem wątpliwości co do tego, dlatego teraz możesz słuchać tej płyty kolego. Ja jej słucham i się delektuję nią non-stop. Piszę kolejne wersy, nagrywam je nocą. Myślisz po co? Jak to po co? Po to, żebyś mógł w dzień lub w nocy poczuć magię tych słów. Na nogach Rivo Classic przez miasto niosą mnie, a jakże to miasto uruchamia moją wyobraźnię. Oleśnica, dzisiaj witam was serdecznie. Moja pierwsza świeża płyta wzniesie w górę ręce. Matija P, statyw nagrania bez hitu. Rap, syzystencjalizm. Człowieku, sprawdź ten tytuł.